Cześć, witajcie. Z tej strony Tomcie Ziomcio. Dzisiaj chciałem wam przedstawić po raz pierwszy na moim kanale grę Open Ski Jumping. Jest to, z tego co się dowiedziałem, przynajmniej tak to wygląda, jednoosobowy projekt wykonany przez notabene Polaka, który ma swoją stronę z grą, którą wam udostępnię oczywiście. Udostępnię wam też linki do pobrania aż na trzy platformy, bo zarówno na systemy Windows 32-bitowe, 64-bitowe, jak i nawet na systemy Linux. Także ta gra jest już w tej chwili wieloplatformowa, czym no może nie przebija, ale na pewno trochę przebija Deluxe Ski Jump, bo można skakać do Deluxe Ski Jump w systemie Linux, ale tam trzeba chyba zainstalować takie specjalne oprogramowanie Wine. Tutaj coś takiego nie ma miejsca, dlatego że ta gra zarówno na systemie Linux, jak i na systemie Windows nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Po prostu się pobiera i nawet nie trzeba nic instalować, po prostu od razu się gra, trochę jak na przykład Deluxe Ski Jump 2. Tam też nie była wymagana żadna instalacja. W trójce i czwórce już ta instalacja jest wymagana i po prostu się gra. Jak widać, mamy tutaj menu, na razie w języku angielskim, ale właśnie przed chwilą przejrzałem te vlogi autora gry, Jonathana, który już opracował tłumaczenie na dodatkowe dwa języki, na rzecz jasna polski, słoweński, w planie był też chyba język niemiecki z tego co mówił, nawet rosyjski. Także myślę, że z językami problemów nie będzie, tym bardziej, że jak sam Jonathan, jak ja też to zauważyłem, no to tutaj nie ma jakoś zbyt dużo rzeczy do tłumaczenia, to są właśnie takie słowa jak options, opcje help, pomoc. Takie proste komendy, także to nie powinno być problemem, żeby to przetłumaczyć na wiele języków. Jonathan, z tego co widzę, jest studentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Już miał staż czy praktyki w Intelu. No myślę, że to jest bardzo zdolny gość i gra jest napisana w języku programowania C-Sharp z użyciem silnika Unity. Także naprawdę, no, nic, tylko trzymać kciuki, bo biorąc pod uwagę, co się dzieje obecnie z Deluxe Ski Jumpem, gdzie ta gra praktycznie nie jest niestety rozwijana, ona jest aktualnie zdecydowanie najlepsza, jeżeli chodzi o fizykę lotu. Oczywiście są tam te bugi w czwórce, że jest ten stylebug, to ślizganie się, skoczka. Jest co prawda ten problem z gibonem, ale poza tym, no, tam te falujące narty, to wszystko, ta fizyka jest bardzo realnie odwzorowane i do jakiegoś momentu, no, Deluxe na pewno wymiata dalej pod tym względem, ale Open Ski Jumping też ma szansę tutaj. Widziałem te vlogi, gdzie ta fizyka lotu już jest to lepiej chyba opracowana, gdzie skoczek będzie się wychylał trochę agresywnie, będzie miał inną pozycję w locie w stosunku do tej gry, bo ja w tej chwili zainstalowałem wersję 0.4.5, są już pre-release'y wersji 0.5.0 i tam dzieje się wiele więcej, bo są ulepszone grafiki i to zdecydowanie będzie można dodawać swoje grafiki ze skoczkami, z ich zdjęciami. One już są tam opracowane, już Jonek postarał się, żeby te grafiki były. Są takie realistyczne grafiki, tam na razie na devlogu sobie zobaczycie. To jest kanał Open Ski Jumping Channel, ja wam dam do niego linka, tam są devlogi, można sobie to wszystko przejrzeć. I myślę, że to naprawdę zapowiada się obiecująco. Na stronie autora już widać, że te skocznie będą otoczone, one nie będą już taką surówką jak wcześniej. Jak zaraz wam pokażę, bo na razie to jest niestety jeszcze surówka, czyli po prostu jest w tej wersji 0.4.5. Jest w tej chwili na przykład na Wiśle, gdzie będziemy dzisiaj skakać, będzie 55 graczy, jest
się nazywa. No jest po prostu najazd, jest próg, jest zeskok i w sumie tyle, a ten najazd na początku, ten start skoku, tamta przestrzeń nawet nie jest jeszcze, jak zaraz zobaczycie, połączona, to tak wisi jakby w powietrzu. I na razie to w tej wersji przynajmniej 0,4,5 wygląda średnio, 0,5,0 już jest poprawka, już to nie wisi w powietrzu, przynajmniej na skoczni, na którą Jonek odpalał. Tam jest klip chyba z Planicy albo z Wilkerson, w sumie nie mogłem wywnioskować, bo to tylko było napisane Hill Name zamiast nazwy skoczni, a w każdym razie jakaś duża skocznia, K200H z 240. No i Jonek sobie tam skakał puchar świata indywidualny, puchar świata drużynowy. Mówił, że w planie też jest prowadzenie online, ale to może być, no wiadomo, ciężkie, bo wiadomo, że serwer kosztuje. No i co? Jak jeszcze mi się coś przypomni, możecie wpisać w komentarzach jeszcze jakieś ciekawostki odnośnie tej gry. Myślę, że Jonathan, no, jako student, jako Polak, jako ktoś, kto się zna na tym programowaniu, no, nic tylko trzymać kciuki, żeby ten projekt był jak najlepszy i żeby być może przyciągnął większą rzeszę niż Deluxe Jam, no bo w sytuacji, jak Deluxe Jam się nie rozwija, no to jest potrzebna jakaś lepsza produkcja. Jest edytor skoczni. Jest już wiele rzeczy, które taka gra o skokach potrzebuje. Jest oczywiście nad czym pracować. To wam też pokażę, jakie bugi zauważyłem w tej grze. Ale to dobra, to tak słowem wstępu. Nie da się tu uwzględnić wszystkiego, co zrobił Jonathan. Jonathan też jest, z tego co widzę, z profilu z LinkedIna, laureatem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. To jest. No i tutaj właśnie chwali się projektami. Także no, zdolny gość i co tu dużo mówić. Nic tylko trzymać kciuki. Teraz już przechodzę do menu, do gry, jak to wygląda. Oczywiście możemy wyjść z gry, ale to nas nie interesuje w tej chwili. Mamy opcje. No, tutaj jedną opcją, jedyną to jest ustawienie czułości myszy. Widzę, skala jest identyczna jak w stosunku do Deluxe Jump od 0 do 10. Nie rozumiem tylko, dlaczego tu można ustawić czułość 0, co by to miało oznaczać. A trochę to nie ma sensu. W Deluxe te wskaźniki były co 0 i 5 setnych, a tutaj mamy tutaj wskaźnik, którym możemy sobie sterować. Jest podawana wartość w zaokrągleniu do części setnych. Ja sobie dałem taką czułość, jak dałem sobie w Deluxe Jump, czyli 0,5-0,55. Ja sobie tu ustawiłem 0,55 i całkiem ok, mi się na tym skacze. Wcześniej próbowałem. Tutaj mamy przypomnienie, co za co odpowiada, jakie są komendy. Skok zaczynamy spacją, odbicie jest tylko jednym przyciskiem myszy, nie dwoma, tak jak w Deluxe Jumpie. No oczywiście można było się odbić lewym albo prawym przyciskiem myszy, bo ona polega na tym, że to było wtedy odbicie z jednej nogi. A tutaj sobie jeden przycisk myszy, to jest od razu odbicie z dwóch nóg. No sterowanie w locie, idea taka sama jak w Deluxe, ale zobaczycie, że to, jak zagracie, że to trochę inaczej wygląda, że trzeba tu się trochę wdrożyć. Lądowanie z telemarkiem, sugerowany jest lewy przycisk myszy, ale można równie dobrze prawym wylądować, o czym się przekonacie, jak będziecie grać w tę grę. Lądowanie bez telemarku, tak samo jak w Deluxe Jumpie, jest lewy, prawy przycisk na dwie nogi, czyli jednocześnie się przytrzymuje. Kolejny skok, wciskamy przycisk R. Ja tutaj dawałem domyślne sterowanie, nic sobie nie zmieniałem, zresztą mi to nawet odpowiada. Mamy 6 kamer w tej wersji, od F1 do F6. Ja oczywiście wam tę kamerę zaprezentuję. Można też odwrócić kamerę i to jako tako już w tej wersji nawet działa, z pewnym wyjątkiem, o którym wam później opowiem. Co zobaczycie, można odwrócić kamerę przyciskiem Q, czyli tak naprawdę mamy jakby 12 kamer do dyspozycji. Te kamery już w wersji 0.5.0 nieco się też zmieniły, wydaje mi się. I wygląda to chyba lepiej. Teraz tak. Można oczywiście sobie wybrać, znaczy tworzyć tutaj. To jest akurat menu tworzenia skoczków. Ja sobie stworzyłem własne skoczki, którymi będziemy skakać.
Można oczywiście modyfikować stroje. To menu oczywiście ulegnie zmianom w nowej wersji, bo będzie można dodawać zdjęcia skoczków. Mam parę poprawek, na pewno jest. Jak widać, można tutaj sobie imię, nazwisko. Widać, mam tutaj się zmienia nazwisko. Można dać właśnie kod kraju, tak jak w Deluxie, trzy litery i od razu się wyświetla odpowiednia flaga. Można ustawić kolor kasku, kolor rękawów przednich, kolor rękawów tylnych, kolor spodni, część przednia, część tylna spodni, podobnie jak w Deluxie, to jest wydzielone. Można ustawić kolor nagli, to jest na razie te 6 opcji. W devlogu chyba nie widziałem, żeby tam było więcej opcji. W Deluxie oczywiście jeszcze można było ustawić rękawiczki, kołnierz, kolor butów, kolor wiązań, więc trochę tych opcji jest więcej i wydaje mi się, że trochę by się tutaj tego więcej przydało. Wtedy to już w ogóle by była rewelacja, ale i tak no, te 6 kolorów to już w zupełności wystarczy, żeby skoczek jakoś się wyróżniał. Jak widać, można sobie te kolory wpisać w formacie szesnastkowym, tak jak w Deluxe Jumpie, czyli pierwsze dwie litery odpowiadają za to, ile jest koloru czerwonego, dwie kolejne za ile jest koloru zielonego, ostatnie dwie litery bądź cyfry, bo to jest system szesnastkowy, czyli mamy 1, 2, 3, 4 do 9, jeszcze litery A, B, C, D, E, F, G. Nie, przepraszam, A to jest 10, B to jest 11, C to jest 12, D to jest 13, E to jest 14, F to jest. Słuchajcie, nie, F jest zawsze chyba. F jest chyba ostatnią literą, bo jak dam same GGG, co się stanie? Okej, to wtedy już jest czarny, czyli to jest źle. Czyli to F oczywiście. No i teraz ten, co ja tu chciałem. Chciałem dać tu 0,0, to jest czarny. No więc można sobie to modyfikować właśnie wpisując odpowiedni format. Tylko problem polega na tym, że w przeciwieństwie do Deluxe Jumpa nie ma tutaj takiego color pickera, czyli takiego wybierania koloru, tak jak wiecie, można było jakieś palety różne sobie wybrać i po prostu kliknąć ten kolor. W Deluxie to jest, tutaj jeszcze tego nie ma, nie widziałem tego jeszcze w nowej wersji, też by się coś takiego przydało, chociaż i tak już jest nieźle. Fajne jest to, że można sobie przekopiować kolory tych kolorów, można sobie zaznaczyć tego w Deluxie, akurat nie można było zrobić. Więc to na pewno jest na plus, więc sami widzicie, można sobie tworzyć tych skoczków, można usuwać, można właśnie kliknąć New i wtedy się tworzy nowego skoczka. On się tutaj już wyświetla, jest first name, last name. No i tutaj się wpisuje, nie? No ale na razie tyle, ile skoczków tutaj mam, to wystarczy. Tutaj od tego skoczka do tego będzie lista skoczków na dzisiaj. Będzie crossover z graczy z Deluxe Jump Trójki, z legend Deluxe Jump Trójki. Między innymi pojawi się Oleg Mann, Szachen, Krzysztof Stuchlik. No to wam powiem. Legendy z Deluxe Jumpa Czwórki. Siwy, tak jak wcześniej tam zaznaczyłem Bartiego. Paru też moich widzów, co komentują. Ludzie z DSJ4.pl z tego turnieju, z DSJ24, na przykład Matthew, chociaż on też tam skarł na DSJ4. Uwzględniłem też niektórych ze Skistarsa. No oczywiście ta lista może jeszcze się zwiększy. Raczy jest też Łukasz Boczek, no to wam opowiadam później. No jest mnóstwo tych graczy, bo będziemy chyba z tego co tam widziałem 55 graczy puszczać. Konkurs będzie na skoczki Wisła H134. Dobra, no jeszcze jest coś takiego jak sekcja kalendarzy, tworzenia kalendarzy. Muszę stworzyć nowy albo zedytować. Ja sobie już. Słuchajcie, bo tutaj są zaznaczeni wszyscy, a nie chcę tego modyfikować. Tu jest taki problem. Mam nadzieję, że to jest poprawione w wersji 0.5.0, bo ja dałem sobie niestety tutaj dość niską rozdzielczość z przyczyn technicznych. 800x600 gram na aplikacji okienkowej. To jest też fajna rzecz, bo w Deluxe nie można było grać na okienko, tutaj można.
i działa to całkiem w porządku. Nie ma czegoś takiego, że jak skaczę, to jak kursor mi gdzieś tam zniknie, to on jest przyczepiony, więc w trakcie skoku nie ma problemu, że nagle nie będę mógł oddać skoku. Gdzieś kursor mi zniknął poza powierzchni gry, więc to jest też spoko zaimplementowane. Problem jest taki, że jak sami widzicie, okej, mam tutaj skoczków, tak? Teraz nie mogę kliknąć na te przyciski Create Classification, Create Event, Save Calendar, nic nie mogę tutaj, jedynie na to Select Competitors. Mam nadzieję, że to jest poprawione w tej nowej wersji. Będę musiał ją obczaić, bo tutaj niestety no, nie mogę już wiele zdziałać. Musiałbym się przełączyć na większą rozdzielczość, na przykład na 1280x720. A jeszcze słowem, tam są oczywiście opcje, że można wybrać sobie rozdzielczość, można sobie wybrać, czy aplikacja jest okienkowa, czy w pełnym ekranie gramy, i właśnie sobie wybrać tą rozdzielczość. Tam jest kilka rozdzielczości do wyboru. W okienkowych są dwie, w nieokienkowych jest trochę więcej. Więc jakiś wybór też jest i to w miarę jest w porządku. Ja sobie dzisiaj przeprowadzę jeden konkurs. Myślę, że możemy chyba zaczynać. Zdejmę tego save'a, napiszę sobie nowy save, set 1. Kalendarz 1, tam turniej można oczywiście zrobić, jeszcze mam chyba tylko pokażę. Można chyba. Albo nie pokażę. Chyba nie mam tu jak. Ale tak, bo tutaj się robi Create Classifications, Create Events, czyli tworzenie klasyfikacji eventów, czyli event to właśnie wydarzenie, czyli wybiera się skocznie, tryb konkursu, czy tam indywidualny, czy system KO, czy 4 rundy jak na Mistrzostwa Świata. Jest więcej trybów na przykład niż Deluxe Jam i to jest duża zaleta, to jest bardzo fajne. To już jest na pewno na plus. Tworzenie klasyfikacji tam można tak samo jak Deluxe według punktów, że 180, 60, tak jak za miejsca w konkursie, albo właśnie według not. Czy na przykład ktoś chce zdobędzie 285 i 9, ktoś 284 i 4, to tak się to po prostu liczy. I tyle. Tak samo jak w Deluxe. Nie wiem, czy tam było więcej opcji, teraz tego nie sprawdzę. Możecie skomentować i ci, co się znają, tutaj pozdrawiam J4 Koba, Jakoba i parę innych osób, które mnie zachęciły do tego, żebym przetestował tą grę. To możecie opowiedzieć, jak to wygląda. Dobra, koniec tej gadki. Już i tak, ile tam się rozgadałem, no 17 minut, to jest dosyć długi wstęp, więc chyba wystarczy. Lecimy z konkursem. I gramy. Tutaj można sobie wybrać właśnie do jakiej klasyfikacji, jakiego turnieju. Wybieramy Next Competition, czyli kolejny konkurs. Sami widzicie, na wstępie mamy tutaj 6 kamer. To są w wersji tej nieodwróconej. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w wersji odwróconej. Jak sobie naciśniemy przycisku, to jest F1 odwrócone, to jest F2 odwrócone, to jest F3 odwrócone. No, tutaj nic się nie zmienia. Wiadomo, bo to jest symetryczna kamera. Tutaj jest bardzo duża zmiana, wydaje mi się, za duża. Zobaczcie, to jest F4 w wersji tej od tej. Lewej, tak jak tutaj, od lewej do prawej, nie wiem jak to nazwać. Zobaczcie, jak się coś się stanie, jak się odwróci, to jest zupełnie inna kamera. Nie wiem, czy to tak miałoby wyglądać, czy sobie bym nieco inaczej to wyobrażał, ale okej. Czy to jest F5? Widzicie, te F5 i F1 są bardzo podobne do siebie, przynajmniej tutaj na starcie. I to jest F6. Okej, czy to jest. F5 i F6 to są takie modyfikacje F2 i F1, czyli trochę niby podobne, ale trochę inaczej, niżej lub wyżej ustawione. To też ciekawe. No, także to są wszystkie kamery, którymi na razie ta gra dysponuje. Być może jest ich więcej. Widziałem, że tam można już w tej nowej wersji scrollować tymi kamerami. Czyli przybliżać, oddalać. Więc na pewno tak. Widzicie tutaj, że mamy na początek dostaliśmy belkę pierwszą. Wiatr jest neutralny. Jak zaraz wam pokażę, jak to działa.
Belka można widzę tu ustawić do 1,33. Na wysoko skoczka raczej puszczać nie będziemy. Sobie dam na początek chyba jakąś belkę szóstą. Wiatr można tutaj skalować od minus 5 do 5. To przypuszczam, że w metrach na sekundę pod narty albo w plecy. Tu jest w prawą stronę jest wiatr pod narty, w lewą jest wiatr w plecy. Przynajmniej sądząc po tym, jak skoczek skakał, to tak to wyglądało. Mamy sobie jakiś mniej więcej korzystny wiatr. Widzę, tutaj siedzą wartości zmienno-przecinkowe. W tej nowej wersji już nie ma podanej w tym release, w tych devlogach nie widziałem już tej wartości. Myślę, że to bardzo mocno siedzą wartości zmienno-przecinkowe. Zobaczcie, ile to jest miejsc po przecinku. Okej, dobra, damy sobie jakieś 1 metr pod narty i powiedzmy startujemy z szóstą belką. Jako pierwszy na skoczni sadowie się ja. I co? Żeby rozpocząć skok, puszczamy spację. I rozpoczynamy konkurs. Odbijamy się lewym przyciskiem myszki. Już się odbił. No i mamy poprawne lądowanie, 123,5 metra. Pierwsza nota 122,3. Tą przyjemność oczywiście obejmuje prowadzenie. Jak sami widzicie tutaj mamy podaną odległość, mamy podaną prędkość w formacie do setnych części. Deluxe Ski Jump 4 do tego momentu jest zawsze było do części dziesiętnych. W tej nowej wersji już będzie też do części dziesiętnych, nie do części setnych, po tym co widziałem tam w tych devlogach. No więc to będzie trochę zmienione. Ten wskaźnik prędkości też poleci gdzieś tutaj. Będą inne paski też z notami za styl. Będzie to inaczej wyglądało. Jak widać jest tu linia to bit od wersji 0.4.5 chyba nowo wprowadzona. Z tego co widziałem, wcześniej tej chyba linii nie było. Przynajmniej tak deklaruje autor, że właśnie w tej 0.4.5 ten to bit się pojawił. Czyli ile trzeba skoczyć, żeby mieć prowadzenie. Podobnie w Deluxie. No i lecimy. W tej chwili 125 metrów trzeba skoczyć, żeby mieć prowadzenie. Jako drugi na belce stanowi sadowi się Manuzik. Czyli Maciej Sylwestrzuk. Legenda Deluxe Ski Jump 4. Dobre też osiągi w Deluxe Ski Jump 3. Zobaczmy Manuzik w powietrzu. I to będzie dłuższy skok 127 metrów. I obejmuje prowadzenie. Noty trochę słabsze, ale to wystarczy. Przyciskiem R oczywiście kolejny skok odpalamy. Kromer, Karol Kępa też ma świetne rekordy, osiągi w Deluxe Ski Jump 4. Popularyzator niewątpliwie tego cyklu w pewnym sensie. Ale trochę krótszy skok, chyba tyle samo co ja, albo pół metra bliżej, 123 metry i w tej chwili trzecia nota konkursu. Teraz Szymciu. Też jeden z popularyzatorów i jedna z osób, która ma lepsze osiągi w Deluxe Ski Jump 4 i w tej chwili 127,5 metra przekroczył, co prawda punkt konstrukcyjny, ale tylko nieznacznie, na razie czwarte miejsce. Zauważcie, że tutaj noty są bardzo zróżnicowane. Właściwie wydaje się, że oddaje te same skoki, przynajmniej teoretycznie, no może trochę się różnią parabolą, agresywnością, a noty potrafią być bardzo różne, tu na przykład po 17-17,5 punktu. Że no bardzo różnie to się prezentuje. Fanatyk nogi Patryk Zaporowski, ten co pobił rekord w Harachowie, też ma świetne rekordy w czwórce i w tej chwili trzecie miejsce po skoku na 125,5 metra. A teraz Barty, legenda Deluxe Ski Jump trójki, czwórki, no gdyby złączyć te dwie serie, te dwa wydania trójki, czwórki, to wydaje mi się, że Barty jest najlepszym graczem w historii. Pod względem rekordu, pod względem osiągnięć online. No kto zna te dwie serie, to na pewno wie, kim jest Bartek Winczaszek. Oj, 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 oj. Chyba trochę tam na to przejście po wyjściu z progu nie wyszło. No i mamy 117 metrów, no więc widać. Widać, że no, tym razem nie pykło. Może pyknie następnym razem.
A może ktoś jeszcze będzie miał większą wpadkę i wtedy ten, zobaczymy, jak to będzie. Teraz Musk, Tomek Adamczewski. Jeden z dwóch braci Adamczewskich, bo za chwilę wystąpi po nim WZeroa. 126,5 metra, no prawie byłoby prowadzenie, mówię prawie, bo zobaczcie, jakie noty, 17,5, 16,5, mimo że wylądowałem telemarkiem. I druga lokata. A teraz drugi brat z braci Adamczewskich, no oni są bardzo dobrymi graczami w Deluxe Kidom 4. I WZeroa już powietrze, ale to chyba będzie krótszy skok. No nieco powyżej 120 metrów raptem. A zobaczcie jeszcze, no 14,5 za lądowanie telemarkiem, no mam nadzieję, że to jest poprawione w tej nowej wersji, no bo sorry, ale takie noty to trochę niedopuszczalne. No rozumiem, 17, 16,5 ok, ale 14,5 to już chyba trochę przesada. Nie wiem, na jakiej w zasadzie to tutaj te noty są podawane. A teraz Smunarkus, jeszcze lepszy gracz w Deluxe Key Jump 4. Świetne rekordy, świetne osiągi online. I chyba obejmie prowadzenie, bo widzę, że 127,5 metra. To jest tak, mimo od 17,5 punktu jest liderem. I to chyba nie ex aequo. Widzę, że to nawet się zmienił wskaźnik to beat. Teraz jeden z najlepszych graczy Deluxe Key Jump 4 też. Wojtek Gabryliszny, świetne rekordy offline przede wszystkim, bo online aż tak nie kosi, ale offline w tym sezonie na DS4.pl drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, 2 sezony wcześniej trzecie miejsce i ogólnie no ci co grają na DS4.pl to wiedzą, kim jest Wojtek 2. I zobaczmy, jak sobie poradzi. W tym skoku, no wydaje mi się, że parabola niezła, jest powyżej 123 metrów, 123,5, szósta nota konkursu, zobaczymy, może to na awans wystarczy, ale ciężko powiedzieć w tej chwili. To zależy od jakości skoków, jakie będą oddawać kolejni zawodnicy, teraz Tomcie 96, goście, który wygrał połowę konkursu w Pucharze Świata w tym sezonie na DS4.pl i zdecydowanie wygrał kryształową kulę. W poprzednim sezonie do kryształowej kuli mu zabrakło raptem 9 punktów, a tym razem wygrał z przewagą około chyba 200. Oj, ale chyba. No, niestety, to odbicie było za płaskie. I tylko 115 metrów. I dopiero 11 lokata. No, jeżeli tak będą następni gracze skakać, to Wojty na pewno ma szansę na awans do drugiej serii. Teraz Czacha Czapa, zdobywca Pucharu Świata sezon wcześniej, 18-19. W tym sezonie zabrakło mu 50 punktów do podium na DS4.pl. Myślę, że ci, co grali w Key Jump 3, też wiedzą, kim jest Czacha Czapa i ci, co grali w 4, też wiedzą, kim jest Czacha Czapa. Na pewno im się obiło takie nazwisko o uszy albo o wzrok. I zobaczmy. Jest powyżej 120 metrów, zdecydowanie 124 metry. Ale zobaczcie, jakie niskie noty. 16, 16,5, dopiero 9 lokata. Skąd to wynika? Nie mam bladego pojęcia. Pragnę nadmienić też przy okazji, że zaniepokoiło mnie trochę to. Wydaje mi się, że to powinno też być zaimplementowane, że jeżeli się ląduje telemarkiem, to powinna być opcja wyboru nogi, którą się ląduje, którą się wystawia do przodu. Bo w tej wersji można wystawić jakkolwiek nie kliknę, tylko lewą do przodu. We vlogach, co widziałem, to też chyba wszystkie skoki były lądowane lewą nogą. No, mówmy się, taki Simona ma na przykład kiedyś lądował lewą, teraz ląduje prawą. Każdy z zawodników pod względem lądowania ma też swój własny styl. Na przykład kwestia też markowania tego telemarku à la Aman. To było w Deluxe Ski Jump zaimplementowane w czwórce, w trójce też. No nawet w dwójce chyba, a tutaj tego nie ma. Lukasow, jeden z członków z czołowej dziesiątki z tego sezonu z DSJ4, turnieju DSJ4.pl. On był bodajże na siódmym miejscu w tej klasyfikacji. Współadministrator obecny DSJ4.pl, wspólnie ze mną i z Wojtkiem i 10. miejsce po skoku na 122 metry. Niestety noty za styl tutaj trochę pokrzyżowały plany.
Raski Kacper Jagiełła, on był na 8. miejscu w tym sezonie w turnieju DS4PL klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I zobaczmy, jak sobie Kacper poradzi. Dosyć dobre wyjście z progu, walczy o odległość i jest powyżej 125 metrów, 126,5 metra, ale znowu te noty za styl. 1,15,5, 1,18, 2 po 16, 2 po 16,5. Z czego to wynika? Nie mam żadnego pojęcia. Dlatego cieszę się, że w wersji 0,50, w której widziałem, te noty są znacznie bardziej ujednolicone. Mam nadzieję, że ten system tych not za styl będzie trochę bardziej klarowny i jasny. Błażej S, Błażej Stępniewski, jedna z legend Deluxe Key Jump 4, turniej DS24. Jeden z najlepszych graczy i zobaczmy, jak sobie poradzi w tym skoku. Jest powyżej 120 metrów i to zdecydowanie 125. I znowu niskie noty za styl, 16, 17,5 i dopiero 9 miejsce. Stawek 124, 5 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata DS4 w tym sezonie. I zobaczmy, jak sobie poradzi. Jest powyżej 120 metrów, ale noty zbliżone do tych, które otrzymywali Błażej czy Lukasow. I dopiero 12 miejsce. Teraz Mati U albo Matiu, jak to woli, jak to czyta. Jeden z najlepszych graczy Deluxe Key Jump 4 offline, online. Kiedyś miał rekord świata w Badminton Door 223-48, któremu zabrałem. Jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o rekordy w tej grze i o online. No jest powyżej 120 metrów, walczy o tą odległość, ale. Ja rozumiem, że to chyba noty analogiczne do tamtych, plus chyba odjęcie punktu za, nie wiem, zbyt wczesne odbicie. Nie wiem, jak tłumaczyć noty 14,5 za skok stabilny w locie, lądowany telemarkiem. Naprawdę nie mam pojęcia. A teraz jedna z osób, która promuje tą grę i nakłoniła mnie do spróbowania swoich sił w Open Ski Jumping, J4 Cop, Jakob, J4 Cop, nie wiem, jak czytać ten nick. No i zobaczmy, jak sobie poradzi. Nie wiedziałem, jaki tu kombinezon dobrać, to dobrałem jakiś malinowy, a Kamil Stoch z najlepszych lat i zobaczmy. No jest powyżej 120 metrów, zobaczymy, jak z notami. No trochę lepiej. Jest 1,18, ale dopiero 14 miejsce. No niektórym oczywiście dzisiaj nie wyjdzie, nie da się tak samo dobrze skakać wszystkimi. Ale będzie pewnie więcej konkursów, to może ci, co zajmą gorsze miejsca, zajmą lepsze miejsca w innych konkursach. Myślę, że to będzie tu trochę losowości, bo tak jak mówię, się dopiero wdrażam w tę grę, oddaję sobie pierwsze skoki i no, nie czuję się jeszcze ekspertem w tej grze, także wybaczcie mi, jeżeli kimś źle skoczyłem. Myślę, że będą jakieś ruszady w tych miejscach, jeszcze jeszcze kilka konkursów odpalę. Teraz jeden z najlepszych graczy Deluxe Key Jump 4, Krzysztof Chyjek, Krzysiu 8000, nie 3000, tylko 8020. On ma świetne rekordy, między innymi Lida Hammer 105 metrów, Fak City, zacząłem sobie wklepywać, bo Zakopanem powyżej 140,5, świetny pik online 1680. No i zobaczmy. O, dobre wyjście z progu, wydaje mi się. Trafił chyba w punkt. No i jest jeden z najdłuższych skoków tej serii, 127,5 metra, ale niestety niskie noty ze styl powodują, że jest dopiero na miejscu czwartym. Ale to i tak wydaje mi się spokojnie powinna być druga seria. A teraz jedna z osób, którą kojarzę z online głównie, Dydux666 i Bartek Palewicz. On ma świetny rekord w Planicy, powyżej 240 metrów. Niezły też gracz online. No i zobaczmy, jak sobie poradzi w dzisiejszym konkursie jego pierwsza seria. Do objęcia prowadzenia trzeba skoczyć 127 metrów. Widzę, włożył się tutaj dosyć wysoko w powietrzu i jest 127 metrów. Zobaczymy się, jak z notami za styl. No znowu bardzo słabe noty za styl, bo tylko 16-15 punktów. Dopiero 10 lokata. Nie wiem. Zaraz może wykminię, o co tutaj chodzi.
Barnie, myślę, że ci, co będą oglądali tą premierę, też mi powiedzą, o co tutaj chodzi z tym lądowaniem, co tu trzeba robić, żeby dostawać lepsze noty ze stylu. Teraz Lucek 23, jeden z najlepszych trenerów na Mediamondzie, w Deluxe Kitchen, trenował m.in. Bartka Wilczaszka, Maćka Sylwestrzuka, 127,5 metra, no nieco lepsze noty za styl, nawet 1,18, ale skreślona niestety, czwarte miejsce. A więc jest duża szansa na udział w drugiej serii. Teraz Jericho, czyli z Deluxe Jumpa, znany jako TMJ, to jest chyba Tor Johnsen. Proszę wybaczyć, jeżeli ja to naprawdę z pamięci i to wygrzebane ileś tam lat temu tak kojarzę, że tak się nazywało. I zobaczmy, jak sobie poradzi w pierwszej serii. Dalej 127 metrów, żeby obejść prowadzenie. Wydaje mi się, że trafił nieźle na progu i spokojnie leci i ląduje na 124 metrze. Trochę są lepsze noty za styl, bo nawet jest 1,19. Powracamy po krótkiej przerwie do rywalizacji. W tej chwili 127,5, nie, przepraszam, 124 metry skoczył Jericho. I w tej chwili jest na miejscu 9, a więc nieco przed połową stawki, więc jest szansa na serię drugą. Teraz Dominik Plichta, jedna z legend Deluxe Jump trójki głównie, chociaż całkiem niezłe osiągi ma, trochę przejechał wydaje mi się próg, a mimo to skoczył bardzo daleko, 128,5 metra, wow, wydawało mi się, że z tego odbicia nie skoczy tyle, a tu proszę bardzo, 128,5 metra, może to był nawet trafiony skok na progu, kto wie, i całkiem niezłe noty za styl, po 18,18,5 Domin obejmuje prowadzenie. Ale to jest głównie legenda trójki, bo tam miał m.in. rekord świata na Białorusi były 232,45 m. Zawarł mu Paweł Miesianko, który za kilka skoków chyba też się pojawi. Paweł 47. Nie co tu dużo mówić. No, w trójce miał niesamowite osiągi, w czwórce też ma całkiem niezłe. Nawet ostatnio w Planicy poszybował na odległość 240,92 m. To jest jeden z jego najnowszych rekordów niedawno z Mistrzostw Świata w lotach, które się odbywało na DS4.pl. Warto spojrzeć. No w tej chwili zobaczmy. 128,5 m to jest chyba najdłuższy skok konkursu. I no ta pierwsza powyżej 130 punktów, 133. Lecimy z kolejnym skokiem. Na belce stanowi się Dudson, czyli Tomasz Dudek. Też jeden z lepszych graczy Deluxe Jump czwórki. W tym sezonie usadowił się bodajże na 8 albo na 9 miejscu. Zaraz zobaczę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata DSJ4.pl. 9 albo 8, chyba 9. 9, tak, bo Łuski Gacper był 8, Lukasow był 7, on już skakał. Maga 34, chyba będzie jeszcze później skakał, go Marcin 26. Z nim to jest ciekawa historia, albo już skakał, nie wiem. Musiałem notabene ten konkurs spuścić od nowa, dlatego że zatrzymało mi się nagranie po jakimś tam 28 skoku. Ale to dosyć chyba szczęśliwie, bo miałem taką sytuację, że pokażę wam, co się dzieje na przykład. Jeśli za dużo razy naciśnie przycisk R. W tej wersji po prostu skok jest zwyczajnie pomijany, bez pytania. I na to trzeba bardzo uważać. A my ściskamy nie R teraz, tylko spację. Jak już skoczek zadał się na belce, a to jest to flatko. Też jeden z najlepszych graczy na stronie ds4.pl. Też się usadowił w czołowej dziesiątce. Aj, teraz krótki skok. 117,5 metra, ale popatrzcie, 3,20. No jest przynajmniej wysokie noty za styl, jest na miejscu 19. Szóste miejsce w tym sezonie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Radko. Tuż przed Lukasowem, a za Sawikiem o nieco ponad 100 punktów. A teraz Konri 44, on co prawda na miejscu 11 w tym sezonie Pucharze Świata na mało konkursów skakał DS4.pl i w tamtym sezonie był na miejscu 4. Jeden z bardzo ustąpionych graczy niedawno upadł skok na 243 metry w Planicy Pucharze Świata. Niestety nie zapisał powtórki, bo był delikatnie mówiąc bardzo rozczarowany tym upadkiem. Nawet nie przyszło mu do głowy, żeby ten skok zapisać. Jedynie wysłał screena ze skoku. Że tyle upadł rzeczywiście w Pucharze Świata. W tej chwili 121 metrów, dopiero 21 miejsce. To jest jednak jeden z krótszych skoków, a te noty też nie powalały. A teraz
Jeden z administratorów z dawnego turnieju ze Ski Stars, Paweł Świtoń, czyli Kioski. Zobaczmy, jak sobie Paweł poradzi w pierwszej serii tego konkursu. Niezłe wydaje mi się wyjście z progu. Łapie tu wysokość. Jest powyżej 120 metrów, 125, ale niestety noty 16, 16,5 punktu. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Po raz kolejny chyba się powtarzam. Już nie będę chyba nawet komentować tych not ze sterów w tej wersji, gdy wydaje mi się, to jest. Nie wykmieniłem tego. Dla mnie to się wydaje totalnie losowe. Teraz Grzegi, jeden z lepszych graczy DSJ4. Nawet ostatnio na jednym z weekly online turniejów tygodniowych wygrał jeden konkurs. Głównie go kojarzę z DS24, ale także z jakiegoś tam turnieju dawnego, w którym też chyba występował albo był administratorem, nie pamiętam dokładnie. No i głównie jest online, no, sympatyczny człowiek, także dywi 124 metry, 8 miejsce. Chyba będzie druga seria, bo wydaje mi się 55 graczy, nie umiem tego sprawdzić, chyba 55 albo 57 w tej chwili występuje, więc jest duża szansa na drugą serię. Teraz kolejny z administratorów Ski Stars, tego turnieju, w którym uczestniczyłem. Kilex, Jarosław Kowalski, jeden z najlepszych graczy TSJ3, całkiem niezłe osiągi też czwórce, ale głównie z trójki, to on jest tutaj słynny. Miał bardzo dobry rekord, między innymi na skoczni w Chorwacji, jeżeli dobrze kojarzę. Nie, w Islandii chyba miał jeszcze lepszy. On to dał na tych mamutach, między innymi brylowo, bo on w Islandii skoczył 308,83 m. Ci, co skaczą na wersję 4, mieli przyjemność, to wiedzą, że to jest naprawdę niesamowity wynik. To jest czołowe dziesiątce, nie wiem, czy to nie był były rekord świata. No zobaczmy, jak sobie poradzi Kilex. Wydaje się, że trafił na progu i zobaczmy, szybuje, jest powyżej 125 metrów, 128 metrów jest chyba druga odległość konkursu, to mi miał 128,5 i w tej chwili też druga nota, 128,9, a zatem Kilex na pewno pojawi się w drugiej serii, to chyba na dosyć wysokim miejscu. Teraz kolejna legenda, głównie czwórki, ale wydaje mi się, że w trójce też miał Kalle Keltomaki, bo to o nim mowa, naprawdę niezłe osiągi. A on głównie z czwórki znany. Teraz sobie to sprawdzę, bo on. Jego. No, PIK 1793 w DSJ4. Zobaczmy, jakie on jeszcze miał osiągi w trójce. No, też niezłe. Rating na poziomie 1500, także. No głównie go kojarzę z online, z DSJ4. Robił też film o turnieju Ski Stars, o całym sezonie. I w tej chwili najdłuższy skok konkursu, 129 metrów. To jest trzecia lokata niestety, dlatego że noty zostały po 17 punktów, ale druga seria na pewno będzie. Z taką notą myślę nie powinno być problemów. Steinar Hansen też jeden z bardzo dobrych graczy z DSJ3, z DSJ4. Uczestniczył w turnieju Ski Stars. Jeden z zagranicznych. Myślałem, że warto go tu uwzględnić, żeby nie było samych Polaków. I zobaczmy, jak sobie Steinar Hansen poradzi. Steinar Hansen. Nie jestem ekspertem od czytania norweskich nazwisk imion, ale. Ojej! Znowu notę po 14,5 punktu. Odległość niezła była nawet, bo 124 metry. No, gdyby te noty były dużo lepsze, no to może Steinar był po drugiej serii. A tak, no to jest jak jest. A teraz Marcin 26, znany też jako Marek 25, znany też jako Marka w 30, znany też jako Marka w 34 i nie wiem, czy na turnieju Ski Stars nie skakał pod nickiem Marit z jakąś tam też cyfrową końcówką, ale to tutaj nie jestem pewien. I zobaczmy, jak sobie poradzi w pierwszej serii. Jeden z bardzo dobrych graczy Deluxe Kidan 4. W tym sezonie na 10. miejscu klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w turnieju DSJ4.pl i 128 metrów. Bardzo dobre noty za styl, tym razem po 19,5 punktu i łączna 132,9. Może te noty za styl niższe. Takie mam pierwsze przypuszczenie, wynikają z tego, że ja się pochylam niektórymi skoczkami przed lądowaniem. Albo pochylam się w locie i dlatego dostaję takie obciny
w cudzysłowie od sędziów ze styl w tej chwili Paweł 47, Paweł Mizianko 127,5 metra, jedna z legend deluxe jump trójki, jeszcze niedawno miał najlepszy total length nieoficjalnie na świecie, przebił go Bartek Mińczaszek, mam obok Bartka najwięcej nieoficjalnych rekordów świata w deluxe ski jump trójce. No legenda tej gry online, też świetnie się sprawował w czwórce. Trochę gorsze osiągi, ale też niezłe. Skakał też na ski starsi i wyglądał całkiem nieźle, ale on głównie jest znany z trójki. To jest legenda deluxe ski jumpa trójki. W tej chwili 127,5 metra, no to można 127,5 punktu, czwarte miejsce. A my jest na pewno druga seria. Admir Mujagić, on też skakał na turnieju SkiStar, znany też z online, a myślę wielu osobom z Deluxe Ski Jump czwórki. I zobaczmy, jak sobie poradzi w pierwszej serii tego konkursu. Trafił na progu chyba dobrze i mamy, no zobaczmy, jak z notami za styl. A jednak są po 18,5, mimo że się pochyliłem trochę do przodu przy lądowaniu. I nota łączna 129,9, trzecie miejsce. A jest na pewno druga seria. Przed nim. Kolejny skoczek. Grex. Mateusz Grex. Jeden z najlepszych graczy w historii Deluxe Ski Jump trójki. Przepraszam, czwórki. On głównie brylował w tych wydaniach Beta 2, gdzie on no, trzaskał rekordy świata. Van Meter do 221,5 metra, w Lillehammer też przez jakiś czas miał rekord świata, w Zakopanem chyba też ma rekord świata nieoficjalny 98,5 metra, to z Bety 2 wyniki. W finalnej tej wersji do Ruski Jumpa no, przede wszystkim brylował w rekordach, przepraszam, rekordach w osiągach online. Peak ma na poziomie 1839, to jest bardzo wysoko. Rekordy też ma całkiem niezłe, ale już nie tak rewelacyjne, ale to wyniki online to jest rewelacja. To co on zrobił i zobaczmy, jak sobie poradzi Grex w serii pierwszej tego konkursu. Niezłe wyjście z progu, spokojny lot i 127 metrów i mamy noty 17,5. No tak jest nośne. Druga seria raczej powinna być. Wydaje mi się niezmiennie chyba na prowadzeniu Domina. Teraz kolejna z legend Deluxe Ski Jump czwórki, także w wersji Beta 2, gdzie miał chyba rekord świata w Lillehammer. Długo też miał rekord świata w Lillehammer w finalnej wersji 151 metrów. On oczywiście został przebity przez Häkkinena z Gibbonem. No ale to osobna historia. No i Szanku już sadowi się na belce. No legenda DSJ4. Świetne rekordy, świetne osiągi online. I zobaczmy, jak sobie poradzi. 130,5 metra trzeba skończyć, żeby objąć prowadzenie. Wyszedł z progu, położył się na narty i mamy 124 metry. Niezłe tym razem, no to jest po 18-18,5 punktów, więc może jeszcze jest szansa na drugą serię. Gdyby nie te noty, mogłoby być ciężko. I teraz szkodnik, którego niegdyś czytałem jako szkodniki, ale to chyba nie jest poprawna wymowa tego niku. Michał Kwiatkowski. Szank był Jakubem Kwiatkowskim, ale to raczej bracia nie są. To chyba zbieżność nazwisk, bo nazwisko Kwiatkowski jest dosyć popularne. Też świetne rekordy offline w czwórce, online też świetne wyniki w Tour de DSJ. Podobnie jak Szanku, no w czwórce on głównie z tego znany, radzi sobie świetnie. I też skakał na turniejach offline, DSJ4. PL. Pamiętam, że na DS24 zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w Valdiviemie chyba na skoczki normalnej, a w tej chwili 124 metry, no ale niestety niskie noty za styl i raczej w drugiej serii nie będzie. A teraz Prusie 98, też jeden z legend w turnieju DS24 z Deluxe Ski Jumpa czwórki. Były rekordzista świata przez dłuższy okres w wersji Beta 2, 220 metrów, 94 cm. I co tu dużo mówić? Piotr Prusik już
Stanowi się na belce i już wyszedł, widzi za chwilę w powietrze. I zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi. Mamy 126 metrów, ładny lot. Wydaje mi się niezłe lądowanie. 10 miejsce. Więc druga seria to już chyba na pewno będzie, bo jeszcze zostało chyba 19 zawodników, coś koło tego, więc Prusia na pewno w drugiej serii. I ci powyżej Prusia chyba też. Na pewno też. A teraz Szachen, tym razem legenda deluxe Kicza Trójki. Krzysztof Stuchlik, chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Ma swój kanał na YouTubie. I tam też są jego rekordy świata ze Słowenii, bo on głównie z tego jest znany. On online też siekał świetne wyniki, także naprawdę no, znakomity też. Oj! Oj, 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 oj. Co tu się stało? Pierwszy upadek. A wydawało mi się, że on tak leciał, że mógł jeszcze skoczyć 122-123 metry. Kompletnie nie miałem tu wyczucia w tym skoku. I niestety ostatnie miejsce, nie będzie go w drugiej serii. Myślę, że na zasadzie 95% najlepszej odległości raczej też się nie dostanie, o ile w ogóle ta zasada tutaj istnieje. Bo zobaczmy, w tej chwili chyba najdłuższy skok był 128,5 metra, tak? Czyli jeżeli 119 podzielimy przez 128,5, no to mamy 92%, trochę za mało. 92,6, więc nawet na tej zasadzie by chyba go w drugiej serii nie było. Nie wiem, co tu się stało. Wydawało mi się, że mógł skok pociągnąć, skok kilka metrów dalej, a to tymczasem nie widziałem tego cienia pod koniec lotu i właściwie w każdym skoku go nie widzę i tego po prostu nie wyczułem. No i mam upadek, w drugiej serii go na pewno nie będzie, to jest ostatnie miejsce w tej chwili. Kolejny skoczek to kolejna legenda Deluxe Kicza Trójki, która mi się nawinęła na myśl, Olgierd Przepiórka. Też rekordzista świata chyba na jednej czy tam dwóch skoczniach, jak mi się wydaje, nie jestem pewien. Świetne wyniki online, świetne rekordy. Jedna też z osób obok Szachana, która przekroczyła 7800 metrów w łącznej długości skoków w Deluxe Kicza Trójce. I zobaczmy, jak sobie Olgierd poradzi w pierwszej serii, jak tutaj z warunkami, czy dobrze się odbije z progu. No nie wydaje mi się, żeby to było dobre odbicie i niestety tylko 116 metrów. Tu nie dało się chyba więcej z tego skoku wyciągnąć, to jest dopiero 38 lokata. Szkoda, ale niestety chyba przejechany ten próg, coś tam niedobrego się stało. Teraz jeden z najlepszych graczy Deluxe Kicza Czwórki, Hubert Cybula, Cruz 112, znany też z turnieju DC 24, m.in. miał rekord turnieju Flanicy. Kiedyś tam 238,5 metra, sadowił się w wielu konkursach, czołowej dziesiątce, jeden z bardzo uzdolnionych graczy czwórki i zobaczmy, jak sobie poradzi, jak sobie da radę, jak daleko zaleci. Niezłe wyjście z progu, wydaje mi się dużo wyższa trajektoria i mamy 126,5 metra i ładne noty za styl i szósta do kata, na pewno będzie w drugiej serii. Kolejnym skoczkiem będzie Siwy, to już w ogóle legenda Deluxe Kicza Czwórki, Marcin Śliwiński. Świetne rekordy, świetne osiągi online. Co tu dużo mówić. Kto grał w czwórkę, to na pewno wie, kim jest Marcin Śliwiński. I zobaczmy, jak sobie tutaj zaleci w tym pierwszym skoku. Dobry skok, powyżej 125 metrów. Ale niestety noty po 14,5, 15,5 punktu. I dopiero 30 lokata. Nie mam pojęcia, jak ten system oceniania tu działa. 14,5 za taki spokojny lot i lądowanie? To jest jakieś nieporozumienie. Wydawało mi się, że to jakoś opanowałem przez kilka skoków, no ale. Człowiek się czegoś uczy z każdym skokiem. Zobaczymy, jak poradzi sobie Sławek Urbankiewicz, też świetny gracz Deluxe Kicza Czwórki. Też świetne rekordy, między innymi w Wiśle, gdzie o mały włos by nie skoczył powyżej 140 metrów, ale skrócił ten skok zdecydowanie. Świetny też rating online, PIK 1646. No, Śliwiński to już w ogóle nie mówię, bo on ma chyba coś pod 1800, powyżej 1800 na pewno. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich detali, bo to jakbym wymieniał wszystkie osiągnięcia wszystkich zawodników, to nie wystarczyło chyba czasu antenowego. Zobaczmy, 127,5 metra. Tym razem dużo lepsze loty za styl.
i czwarta lokata. Na pewno będzie w drugiej serii. Mysterski Bar, też jeden z najlepszych graczy czwórki, Bartek Drozdowski. Świetne ratingi online, świetne rekordy offline i zobaczmy, jak sobie poradzi. Trochę później wyjście z tego progu, ale dobry skok. Jest powyżej 126 metrów. Zobaczmy, jak z lotami. No, całkiem nieźle. Po 18-17,5 punktu. Nie, 17,5 nie było, tutaj zmyślam. Po 17 była jedna nota. 12 miejsce na pewno będzie w drugiej serii. Teraz Maciek Kawecki, czyli Mackaw. Też świetne osiągi w Deluxe Legion 4. Trafił chyba w próg, tak jak powinien, i mamy powyżej 125 metrów, 127, bardzo dobre noty tym razem za styl, po 20 punktów i druga lokata tuż za Dominikiem Plichtą. Będzie walka o zwycięstwo, myślę, w tej drugiej serii. A teraz też jeden z najlepszych graczy czwórki, Gentleman Arek Bartoszek. I lecimy z koksem. Wydaje mi się, że mógł trafić ciut wcześniej. Jest co prawda powyżej 120 metrów i są niezłe noty za styl. Może jeszcze załapie się do drugiej serii, ale to by musiało jeszcze kilku osób popsuć ten swój pierwszy skok. Koliber, Łukasz Wróbel. Ostatnio przeglądałem sobie jego rekord w Oberstdorfie. 228 metrów i 92 centymetry wylądowane telemarkiem. Dłuższego skoku wylądowanego telemarkiem to chyba nie widziałem. A w tej chwili bardzo ładne lądowanie telemarki na 124 metry i 10 lokata. I na pewno druga seria. Arin, czyli ten, który głównie grał w online, właściwie tylko, prawie że tylko gra w online, albo w ogóle tylko gra w online. Kamil Ślęczka, były rekordzista świata online na skoczni średnia krokiew w Zakopanem. Tam skoczył prawie 98 metrów, ale nie kto inny jak Mariusz Paweł oczywiście. Przebił ten jego wynik i zobaczmy, jak sobie poradzi w pierwszej serii. Wydaje mi się, że nawet trafił w ten próg i jest powyżej 120 metrów. Niezłe noty za styl i jest chyba szansa na drugą serię, bo jest na 22 miejscu, a do końca zostało chyba 9 skoczków albo 8, gdzieś do 57 chyba numeru startowego. Kolejny ze świetnych graczy Deluxe Jump 4, były admin turnieju DSJ4.pl, Kacper Kieciński. Kacper, bo on taki głównie miał nick, tak go zapamiętałem, i zobaczmy, czym tutaj się popisze w pierwszej serii. Jest daleki skok, 128 metrów, przyzwoite noty jak na ten konkurs, po 17,5 i 10 lokata na pewno będzie w drugiej serii. A teraz kolejny z wymiataczy, jeżeli chodzi o rekordy w Deluxe Jump 4, Jacek Chybowski. I zobaczmy. Ostatnio pobił rekord świata w Willach, 105 metrów. Pierwsze 105 metrów Willa, które padło w Deluxe Jump 4, bo wcześniej Maciej Sylwestrzyk miał rekord 104 m 99 cm. W tej chwili Jacek skacze 125 metrów, niezłe noty za styl jak na ten konkurs, ale trochę tej odległości brakowało. 25 miejsce, no tam będzie ciasno pod koniec w tej trzeciej dziesiątce. Teraz kolejny świetny graczy Deluxe Jump 4. On niegdyś w wersji starego lądowania ten skok najbardziej zapamiętałem. 148 metrów, 4,20. I chyba wygrał albo był na drugim miejscu w konkursie Willhammer DSJ24. Wiele razy w czołowej dziesiątce DSJ24. Ja oczywiście od razu mówię, że jeśli chodzi o turnieje DSJ24, to nie pamiętam, nie mam tych danych niestety przy sobie, bo jak sami wiecie, no DSJ24 no nie istnieje, podobnie jak SkiStars. Więc jedyne dane, które znam na pamięć trochę, albo jestem w stanie odczytać, to test turnieje DSJ4P. Daniel Turowski, 124,5 metra, 19 lokata, na pewno go zobaczymy w drugiej serii. A teraz gościu, któremu nie wiedziałem do końca, jaki nadać nick, bo z YouTube'a miał kiedyś kanał Arturski Jumper, to jest Artur Bała, ale dowiedziałem się, że na kilku portalach pojawi się jako Copper Picker, gościu, który zwiedził chyba ponad 1200 skoczni na żywo.
jedna z może nie z Lergen, ale jeden z bardzo dobrych graczy DSJ4 i zobaczmy, jak sobie poradzi w pierwszej serii konkursu na Wiśle Malince i wyszedł w powietrze, ale chyba zabrakło trochę wysokości. Mamy troszeczkę powyżej 120 metrów, niestety to nie wystarczy na drugą serię. No może gdyby były noty wyższe, tutaj jedna dziewiętnastka i same dziewiętnastki, to może by się na drugą serię załapało. Tak, no to jest jak jest. Siatko.pl, jeden ze stałych komentujących na DSJ4.pl, widnieje jako król. Całkiem niezłe osiągi miał pod koniec tego sezonu. Chyba załapał się do czołowej 30 klasyfikacji generalnej. 26 miejsce. Ale bardziej go zapamiętałem jako Siatko.pl i tak go też tutaj nazwałem. Zobaczmy, jak sobie. Jak tutaj w tej pierwszej serii konkursowej zaleci, wyszedł w powietrze, ale chyba brakuje znowu też tej wysokości. Nie trafił tak do końca w próg. 123 metry, no tuż za czołową 30. Ten oto 17,5 punktu tutaj trochę pokrzyżowały sprawę. Może by był, gdyby było 2 metry dalej, to by się jeszcze na tą drugą serię załapał. Wojtek Schiller 3. Też popularyzator serii Deluxe Jump 4. Całkiem niezły grać w tą serię. Ma też świetny rekord Słowenii, 319 metrów, Deluxe Ski Jump trójce, 126 metrów, w tej chwili jest 14 lokata, na pewno go zobaczymy w drugiej serii. A teraz, no to jest ciekawostka, bo do wczoraj nie miałem pojęcia, jakim nickiem posługuje się ten zawodnik, bo to jest Martin Kafka, to jest nikt inny jak Martin Kafka. Świetny gracz w trójkę, właściwie legenda trójki, świetny gracz też w czwórkę. I on głównie też skacze online, chociaż jak go pytałem o rekordy, to ma też kilka rekordów offline i widać było po czwórce, że coś tam w offline jednak skakał w tym trybie offline. I zobaczmy. No, nie wiem, czy trafił, ciężko powiedzieć. Jest powyżej 120, teraz dużo od not zależy. Będzie w drugiej serii, bo są ładne noty, 18-19 punktów, więc Martin Kawka zawita w drugiej serii konkursu w Wiśle Malince. 22 miejsca, zostało chyba tylko dwóch skoczków, albo trzech, nie wiem dokładnie. Mr. Intel, czyli Paweł Brachaczek. To będzie albo przedostatni, albo przedprzedostatni, bo na samym końcu to będzie mała niespodzianka. Mr. Intel, Paweł Brachaczek, też świetny gracz w Deluxe Jump 4 głównie. I zobaczmy, popatrzmy, przyjrzyjmy się. Ładne wyjście z progu, przynajmniej tak mi się wydaje, i jest powyżej 125 metrów. Dlaczego tak zaznaczyłem to metrów? Dlatego, że znowu noty po 16-16,5 punktu i to pokrzyżuje Mr. Intelowi plany, bo dopiero jest na 34 miejscu. A ta odległość była na pewno na czołową, nawet 15, gdyby te noty były lepsze. No nic, trudno. Nie mam na to wpływu. Nie mam pojęcia, jak ten system działa. Domyślam się, ale nie wiem dokładnie, na czym to polega. Jeszcze Łukasz Boczar. I no Łukasz to jest ten jeden z najlepszych graczy czwórki, świetne wyniki przede wszystkim online, offline też ma niezłe rekordy. Trójkę też ma niezłe rekordy, na Słowenii chyba 317,5 metra z tego co pamiętam. Naprawdę jeden z lepszych graczy Deluxe Ski Jumpa. I też ma dużo materiałów ze skoków. Ostatnio wrzucił jakieś kasety z Sapporo. O, chyba może nawet na lidera ten skok. 129 metrów, chyba najdłuższy skok konkursu. I pierwsza pozycja, no typu 19 punktów. Będzie Łukasz liderem jak na razie. Może się to jeszcze zmienić, bo na sam koniec autor tej gry, Jonathan Herynko, czyli Jonek 2205 w złotym stroju. Dokładnie tutaj dałem kolor złoty na wszystkie części jego tutaj, które mogłem dać. I trzymajmy kciuki, oby Jonek pojawił się w drugiej serii, fajnie by było. Staram się tu o dobry skok na miarę swoich możliwości. Dobre wyjście z progu. Dobra odległość będzie. Też 129. Ale popatrzcie, co tu się dzieje. No, Łukasz Boczek przed chwilą noty po 19, a Jonek
Ta sama odległość, no też 16-17 punktów. No na szczęście jest w drugiej serii, ale dopiero na 16 miejscu. I zaraz zobaczycie właśnie klasyfikację. To będzie ciekawe właśnie, jak ta klasyfikacja wygląda po tej pierwszej serii, bo też nie mam pojęcia, kto dokładnie jest tam w 30. Dopiero teraz będę mógł to zobaczyć po oddaniu wszystkich skoków. Okej, muszę R-kę wcisnąć, no i popatrzmy. Prowadzi Łukasz Boczak przed Marcinem 26, przed Maćkiem Kaweckim, przed Dominikiem Plichtą, w czołowej dziesiątce Szadmik Mujagi, Sławomir Bąkiewicz, Jarek Kowalski, Paweł Mieziankowski. Na ex-aequo na 9. miejscu są Hubert Cybula i Kale Kertomaki, a więc jeżeli chodzi o zagraniczych, to najlepiej Admir, drugi najlepszy Kalle, później Kacper Kwieciński, Łukasz Wróbel, Łukasz Smolarek, Maciek Sylwestrzuk, Wojtek Schiller, Jonathan Hrynko, Mateusz Kreks, Bartek Drozdowski, Piotr Prusik, Tomek Adamczewski, Lucek 23, którego nikt imienia, nazwiska nie zna, ale był świetnym trenerem Bartka Pinczaszka i Maćka Sylwestrzuka. Daniel, a chyba, że to Lucja Mostowiak z tego. Bo ma tam chyba obrazek z Lucjanem, z M jak miłość. Nie wiem, czy on Mostowiak, jak on się nazywał, ale to tak było. Pan Lucek, Daniel Turowski, Krzysiek Chyjek, Martin Kawka i moja skromna osoba się nawet załapała do drugiej serii. Kuba Kwiatkowski, Grzegorz Nowak, Kamil Ślęczka, Patryk Zaporowski, Jacek Chibowski. O, ex aequo z Isakiem Bartoszkiem, a więc chyba będziemy mieli. A, bo tutaj patrzyłem na ten, na OBS-a i mi się nieco obraz przesunął. To powinienem tutaj przewijać. No tu jest Arek Bartoszek. No niestety Wojtek miał niezły skok, ale 32 miejsce. No tutaj dalsza klasyfikacja. Popatrzcie, no są skoki tu nawet na 127 metrów, ale te noty za scenie, które tak pokrzyżowały plany, że nie załapali się na drugą serię. No i mieliśmy niestety jeden upadek, bo Krzysiek Stuklik, no wydawało mi się, że nie śmieję się, bo kurczę, Barbie, Matthew, Tomcio, przecież to są tak najlepsi zawodnicy, a siwy 46, no. Odwróć tabelę i nagle takie coś. Ciężko mieć kontrolę nad tymi notami za styl, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że w wersji 0.5.0 to ulegnie poprawie, bo sami widzicie, że to jest rozstrzał. Totalny rozstrzał. Dobra. Nie ma co przeciągać, lecimy z drugą serią. Ciekawe, czy najpierw Gentleman, czy Jack DSJ4 wystąpi. Chyba Gentleman, zobaczymy. Tak, Gentleman. I do pobicia 63,5 metra. A więc nie 57, tylko 63,5 metra, więc jakieś ułamkowe części punktu Gentleman musi zdobyć, żeby tutaj wyprzedzić litera Łukasza Boczara. I zobaczmy. Mamy 31 zawodników, więc ktoś będzie bez punktów. Po tym konkursie Gentleman 122,5 metra. Ach, miałem w sumie podwyższyć belkę i dać nieco lepszy wiatr pod narty, żeby skoki były dłuższe. W pierwszej serii chyba nie było ani jednego 130-metrowego skoku, ale dobra, już nie będę zmieniał. 122,5 metra, jak już oddałem skok, to trudno. 241,5 nota, ładne noty za styl, może będzie jakiś drobny awans, zobaczymy. Czarny DSJ4, Jacek Chibowski. Trochę płasko zaatakował te narty. Jest niezła odległość. Zobaczymy jak z notami. No, słabe noty za scena, więc już wiadomo, że Gentleman będzie miał punkty. Jacek Chibowski jeszcze nie wiadomo. Teraz fanatyk nogi, Patryk Zaporowski, 29 po pierwszej serii. No i tutaj mamy też, jak zauważyliście w tej wersji, na razie podano tylko notę po pierwszej serii, a nie odległość. To oczywiście ulegnie zmianie, już uległo zmianie w tej wersji 0.5.0, że już jest podawana i odległość, i nota, i w ogóle te grafiki są dużo lepsze. W tej chwili 127,5 metra, a więc to może być nawet awans do drugiej dziesiątki. Gdzieś tak przypuszczam. Bardzo ładny skok. Teraz Arin, Kamil Ślęczka.
Chyba w ten punkt trzeba trafić, żeby tutaj daleko zalecieć. Jest powyżej 130 metrów. Pierwszy skok powyżej 130. W końcu się udało. 130,5 metra Kamil Ślęczka i to jest prowadzenie. Mimo tych trochę obniżonych not za styl, jest liderem i to też może być awans gdzieś pod pierwszą dziesiątkę może nawet. Zobaczymy jeszcze, jak będą inni tutaj skakać, ale jakiś awans na pewno będzie. Najdłuższy skok konkursu na razie. 130,5 metra. No i lecimy z kolejnym skokiem. Grzegorz Nowak. On też potrafi zeskoczyć w Deluxe Ski Jump czwórce i zobaczymy, jak będzie teraz też dalej, ale no, 124,5 trzecie miejsce. No zobaczymy, powinien utrzymać raczej pozycję z pierwszej serii. Teraz Kuba Kwiatkowski, Shank. 130 metrów dalej trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie i zobaczmy. Niezłe wyjście z progu, wysoko nad zeskokiem. Jest prawie 130 metrów, 128,5 metra. Jest druga lokata. 251 nota. Teraz ja. Zobaczmy, czy utrzymam chociaż tą pozycję z serii pierwszej. Chyba tutaj właśnie w ten próg trzeba trafić. Jest 130,5. Ponownie. I jeszcze lepsze noty za styl. No to już naprawdę może być duży awans. Podejrzewam, że może nawet do czołowej dziesiątki. Kto wie? Chyba tutaj właśnie wykminiłem, jak to się powinno z tego progu odbijać, że to trochę za wcześnie się odbijałem w niektórych skokach. Być może przez to też te noty za styl ulegały takiemu drastycznemu obniżeniu. Tymczasem Martin Kawka już w powietrzu też daleko, 128 metrów, coraz dłuższe te skoki, a pamiętajmy, że Belka i Wiatr cały czas te same. Drugie miejsce, tam jest przed Kamila Ślęczkę. A więc Tomcio Ziomcio, Spark i Arin to jest na razie czołowa trójka. Krzysiu 8020 już w powietrzu, też chyba nieźle trafił i jest powyżej 125 metrów, ale niestety niskie noty zostały dopiero szóste miejsce. Ale chyba no, może tak ciut nieco z paniem w klasyfikacji, no ale jakieś punkty będą. Daniel Turowski, no tutaj 132,5 metrów już trzeba skoczyć, aż z tego co widzę, żeby już prowadzenie. No takiego tu bit jeszcze nie było w tym konkursie. Już powoli wchodzimy do czołowej dwudziestki, bo 22 Daniel był po pierwszej serii a to chyba będzie krótszy skok, 124,5 metra. Ale niezłe noty za styl, jest szósta lokata. Teraz najlepszy trener. Bartka i Maćka Sylwestrzuka, Lucer 23 z Mediamondu z Kazachstanu, zobaczmy. Dobre wyjście z progu. I jest pod 130 metr, 129. I fenomenalne noty za styl, 3,20. I jest nowy lider. Lucek przed Tomciem, przed Tomci Ziomciem, przed Arinem i... Przydałaby się tutaj jakaś tabelka właśnie tej czołowej piątki, szóstki. To będzie w kolejnych odsłonach tej gry. Już jest zaimplementowane. Teraz Tomek Adamczewski bardzo daleko, 129,5 metra. Trzecie miejsce. Też będzie na pewno awans. Coraz dłuższe te skoki. Coraz lepiej tutaj skoczkowie trafiają na tym progu. Prusio 98, 19 po pierwszej serii. Piotr Prusik. Wydaje mi się, że ciut płasko leci i oj, będzie chyba spadek. Oj, chyba na ostatnie miejsce w tej chwili. 121,5 metra, nawet tu noty za bardzo nie pomogły. 16-16,5 punktu, no trochę pechowo. Chyba Prusiowi przypadnie to 31 miejsce, jeżeli ktoś zrobi większej wpadki. Bartek Drozdowski, 18 miejsce po pierwszej serii. O, chyba dobrze trafił w próg. Zobaczmy. Będzie daleko. Jest 129 metrów. Czy to wystarczy na prowadzenie? Nie, ale jest czwarte miejsce. Tuż. Tam niewielkie pewnie będą różnice. Chyba, że ktoś skoczy naprawdę daleko. Zobaczmy, czy to będzie Mateusz Greks, który już odbił się z belki. Nie. Za krótko. Chyba trochę za wcześnie na progu i mamy 123,5 metra. Punkty będą, ale niewiele. No i teraz gościu, który oddał najdłuższy skok w pierwszej serii, Jonathan Hrynko, ale dostał bardzo niskie noty za styl i dopiero na 16 miejscu po pierwszej serii. Teraz będą lepsze noty za styl.
No przydałyby się, bo niestety ten skok krótszy i są lepsze noty za styl po 19 punktów, ale spadek dopiero na 9 lokatę. Parę metrów za krótko jednak. Wojtek Schiller. Oj, 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 oj. Za płasko i jeszcze ciągnął tą odległość. Oj, ale to była wpadka rzeczywiście z mojej strony. No tak niestety się nie skacze. Oj, przepraszam. Przepraszam za ten schow, bo to była parodia. Niestety zbyt agresywnie, za bardzo chyba chciał tutaj Wojtek Schiller skoczyć daleko, no i niestety skończyło się to fatalnie. 83,5 metra. No więc jemu chyba przypadnie to 31 miejsce. Asmanuzik, Maciek Sylwestrzuk, niezłe 14 miejsce po pierwszej serii, a przypomnijmy, on skakał jako drugi zawodnik. Dobrze, 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 dobrze! Bardzo dobry skok. 128,5 metra, ale troszkę niższe noty za styl 5 miejsce, ale tam będzie bardzo ciasno. Teraz Łukasz Smolarek, 126 punktów w pierwszej serii, 13 lokata. Trochę płasko i nie dociągnął za daleko tego skoku. 123,5 metra będzie spadek klasyfikacji na miejsce 12 w tej chwili, a więc gdzieś tam na początek przypuszczam drugiej dziesiątki albo w połowie. Teraz Łukasz Wróbel, Koliber, oj też krócej niestety, 122 metry. Nie wstrzelili się niektórzy zawodnicy tu w ten próg, będzie podobna pozycja do Smolarkusa tuż za nim. Kacper Kwieciński. No ta łączna 126,9 po pierwszym skoku. I popatrzmy, czy się poprawi. No nie, 124. Ciut lepiej, ale też będzie spadek na miejsce 10. No i wkraczamy już właśnie w tą czołową dziesiątkę. Właściwie już wkraczyliśmy, bo skakał Kacper, który był 10. Teraz Kalle Keltomaki. On też chyba w pierwszej serii skoczył 129 metrów, ale dostał niższe noty za styl. Teraz nie będzie najdłuższego skoku serii, ale jest 125 metrów z niezłymi notami za styl i będzie miejsce w czołowej 15 z Mastera. Może nawet ciut wyżej, bo tam naprawdę jest ciasno w tej czołowej szóstce. Tam jest przedział not 254-258, coś koło tego. Plus 112 płasko i krócej, 121 metrów. Niezłe noty za styl chociaż, ale dopiero 14 miejsce. A więc gdzieś tam po początek przypuszczam drugiej dziesiątki. Teraz Paweł Bizianko. Troszkę wyżej, wydaje mi się, nad zeskokiem jest 124,5 metra. Niezłe noty, ale też niestety spadek na 11 miejsca. Więc ci, co teraz skoczyli po 130, to będą naprawdę olbrzymie awanse. Już będą w czołowej dziesiątce. Teraz Kilex, Jarek Kowalski, zobaczmy. Wydaje mi się, że trochę wyżej szybuje nad zeskokiem. I jest niezły skok, 126,5 metra, ale znowu noty po 16,5 punktu i też spada na 12 lokatę. Szkoda, bo to był naprawdę niezły skok. Sławek Urbankiewicz, 129 metrów w serii pierwszej. O, wysoko, wysoko chyba nad zeskokiem. Czy będzie nowy lider? Nie, ale jest na drugim miejscu, a więc jest szansa na podium tutaj Sławka Orbankiewicza. Drugie miejsce. Admir Mujagić. Prawie 130 punktów osiągnął w serii pierwszej. I zobaczmy piąte miejsce po pierwszej serii. No teraz go raczej nie utrzyma. Nie utrzyma go Admir Mujagić, a więc chyba najwyżej z zagranicznych uplasuje się z Master. Bo Admir dopiero na 14 miejscu, a z Master ma gwarantowane miejsce 15. Stała czołowa czwórka, Dominik Plichta jako pierwszy. Bardzo dobry skok pierwszej serii, bodajże 128,5 metra. Przydałaby się powtórka, właśnie tyle musi skoczyć, żeby omieć prowadzenie i kto wie, czy zobaczymy jeszcze jak z notami. Całkiem niezłe noty i jest prowadzenie, nie wiem czy nie egzekwo. Bardzo podobna nota do lidera, wydaje mi się, że tam będą bardzo minimalne różnice, ale to nieważne. Domin na prowadzeniu, zostało trzech skoczków. A więc Domin w najgorszym razie na miejscu czwartym. Teraz Maciej Kawecki. Dobre wyjście z progu, też może być daleko i jest daleko. I to jest tyle samo co Domin. I też niezłe noty za styl i o 30 punktów wyprzedza Domina. Więc Maciej Kawecki na pewno na podium.
Zostało tylko dwóch zawodników. Pierwszy to Marcin 26 i na końcu Łukasz Boczar. Zobaczmy, czy utrzymają swoje miejsca na podium. Oj, wysoko go wyniosło, ale nie wiem, czy nie wytracił prędkości. Jest dobry skok. Może będzie liderem. Nie, jednak zabrakło nowy za styl, a więc jednak spada na szóste miejsce. O 17 po 18, tylko jedna dziewiętnastka, ale czołowa dziesiątka to jest też niezłe miejsce. Także brawo. No i został Łukasz Boczar. W pierwszej serii najdłuższy skok serii. Bardzo ładne noty za styl po 19 punktów. Wystarczy 127 metrów, żeby tutaj wygrać. Czy Łukasz Boczar zwycięży w tym inauguracyjnym konkursie w moim wykonaniu Open Ski Jumping? Zobaczmy, Łukasz Boczar. Dobre wyjście z progu. Będzie daleko. Będzie daleko. Powinno wystarczyć. Zobaczymy jeszcze, jak z notami za styl. I jest zwycięstwo Łukasza Boczara. Zdecydowanie o chyba prawie 4 punkty. Zaraz zobaczymy klasyfikację końcową. A więc Łukasz Boczar wygrywa w moim inauguracyjnym konkursie 129 metrów, 127,5 i przewaga, zobaczmy jaka, 3,6 punktu. Domin na podium, Lutzer 23 o 1,1 punktu za Dominem. Na czwartym miejscu tutaj spory awans też zanotował Tomcio Ziomcio tuż za Sławkiem. Najdłuższy skok serii 130,5 metra z ładnymi notami za styl. Marcin 26, 7, Mask 8, Skibar, Mr. Skibar 9, Manuzik 10. A nie, no to sorry, z zagranicznych ja się śmieję, bo na sobie Kazachstan tak dla beki, ale Lucek normalnie pisał po polsku, więc on jako zagranicy się nie liczy. Ale powiedzmy, no to Kazach, no to czwarte miejsce. Z Master 11. Tuż przed Martinem Kawką, co ciekawe, więc dwóch zagranicznych, którzy zaczęło dziesiątką. Ładny awans tutaj Arina, który popisał się wspólnie ze mną najdłuższym skokiem drugiej serii. Szanku całkiem nieźle, 14 miejsce, Fanatyk Nogi 15. No i macie tutaj kolejne miejsca. No tutaj trochę spali ci, co skoczyli dobrze w serii pierwszej. Była trochę roszada, jak widać, więc nie ma tak, że jak ktoś skoczy pierwszą serię dobrze, to jest gwarancja, że w drugiej serii utrzyma miejsce. Jonek w pierwszej serii był 16, w drugiej na miejscu 20. Na ostatnim miejscu niestety Wojtek po jego pechowym upadku na 83 metrze 50 centymetrze. Niezłe odległości widzę też miał Krzysiu 8020, ale straszny pech z notami za styl. Tu się tutaj musiał być pewnie po jakieś 16-15 punktów. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Zobaczcie, odległości 127,5-126, tu na podium no, były takie zbliżone. No, wydawałoby się, że to na czołową dziesiątka, a tu noty strasznie krzyżują plany. Trochę podobnie ze Smolarkusa było, bo on też nie był w czołowej dziesiątce po pierwszej serii. Chociaż w drugiej serii trochę krócej. No dobra, no to w zasadzie tyle. No i mamy tutaj wyświetloną klasyfikację końcową. Zgodnie tutaj z Pucharem Świata to leci. Na razie więcej konkursów nie przewiduję, ale może być jakiś większy turniej. Tylko Wam pokażę tutaj demonstracyjnie, jak to wygląda. No i to jest na razie tyle. Jeszcze na sam koniec, dosłownie na sam koniec, pokażę Wam kilka ciekawostek, kilka bugów, które jeszcze zauważyłem w trakcie oddawania skoków. Co ja zauważyłem? Takie dwa główne bugi Wam pokażę, które w tej wersji mnie niepokoją. Jeszcze tak puszczę sobie to już tak demonstracyjnie. Nie wiem, że mam tych samych skoczków co wcześniej, ale to w tej chwili już bez znaczenia. Dobra, puszczę Wam pierwszy skok przykładowy. Patrzcie. Co się stanie, jak myślicie? Teraz wam dam chwilę do namysłu. Co się stanie, jeżeli w trakcie robienia najazdu, czyli tutaj, spróbuję się obić z progu? Daję wam chwilę, żebyście się zastanowili. Co się wtedy stanie? Pamiętajcie, w Deluxe Jump 4, czy w trójce, czy w dwójce. W dwójce nawet było coś takiego jak symboliczna dyskwalifikacja i minusowe punkty. W trójce po prostu był skok na 0 metrów z notami 0 punktów. W czwórce dokładnie tak samo. A tutaj
Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie. Nie dość, że... Jeszcze noty po 20 punktów. Tu już w ogóle nie mam pytań. Wiecie, co się stało. Ja sobie odbijałem się w trakcie najazdu. Wzrastał mi pomiar prędkości na progu. 20, 40, 60. Można sobie mierzyć prędkość w trakcie skoku w ten sposób. I nie dość, że on cały czas sobie jechał, odbijał się i jechał, jeszcze na końcu był w stanie oddać skok, co prawda bardzo krótki. 26,5 metra. I jeszcze wylądować z notami po 20 punktów. Także no... Coś takiego nie powinno raczej być. Są dwie opcje, które najczęściej widziałem. Ostatnio grałem w online from Konec Ski Jump, to tam po prostu nie było możliwości oddania w skoku w trakcie odbywania najazdu, w trakcie rozpędzania się skoczka przed progiem. Dopiero tuż przed progiem można było się odbić. No a w deluxie po prostu był upadek i był skok na 0 metrów. Czyli to są takie dwa najbardziej rozsądne rozwiązania. Ja to traktuję w postaci buga. W tym momencie. Mam nadzieję, że to w odsłonie 0.5.0 zostanie rozwiązane. Kolejny bug, który wam pokażę. Staram się tutaj oddać bardzo krótki skok, gdy jest taka ciekawostka. Ona nie ma na nic wpływu w zasadzie. A nie, przepraszam. Nie może być taki skok. Bo musi być z upadkiem, żebym wam to pokazał. To jest też ciekawe, zobaczcie. Czekajcie, co się stanie, jak się nie odbije? Okej, jest upadek. Jest nota półpunktowa. Widzę. Ułamkowa. Aj nie. Co tu się stało? Kolejny bug. Co to jest? Dobra. Co to było? Widzieliście to? To nie widziałem. Nagle ekran stała się jasność. Nie mogę tak upaść, dobra. Bo w ogóle skoczek tutaj wszystko ląduje. Jeszcze raz zaraz jedną rzecz pokażę. Skoczek wszystko ląduje. Dobra. Powiedzmy. O, dobra. Ej. O, nie, za daleko. Ten bug ma miejsce w bardzo specyficznej sytuacji. Czekajcie, może powinienem zalecieć dalej. O, dobra. Dobra, teraz się nie rozpędzi. Nie dojedzie tutaj. Okej, nie dojedzie. Nie, co to jest? Widzicie to, co ja? O co tu chodzi? Dobra, kolejny skok. O co tu chodzi? Czemu nagle ekran staje się jasny? To jest jakieś totalne nieporozumienie. O, patrzcie na to. Patrzcie, teraz spróbuję to zademonstrować. O. Widzicie, jak ja klikam, to ten skoczek... Wystarczy, że ja kliknę... To jest nieszkodliwy bug w sumie, ale patrzcie, skoczek stoi. Jak kliknę jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zacznę klikać, bo to muszę dwoma przyciskami myszy klikać. To można go obrócić na drugą stronę i z powrotem na ten... O, czekajcie. Kurczę, nie mogę tego zrobić. W każdym razie miałem coś takiego... No, skoczek sobie stoi. Miałem coś takiego, że można było go obrócić na tą stronę i z powrotem na tą. Tutaj chyba... O, patrzcie, jeszcze się przesuwa. No, to takie bugi mi więcej udało mi się wyłapać. Oczywiście tu jeszcze jest problem... No, z designem tej skoczni, ale to zostanie poprawione. Zauważcie, że ta skocznia wisi w powietrzu. Skocznia wisi tutaj w powietrzu dosłownie. No, tak nie wygląda w rzeczywistości, to by się skocznia zawaliła. No. W sumie tyle, no. A, jeszcze jedno. Jak sobie puścicie, bo to jest też moim zdaniem nierealistyczne bardzo i to jest do poprawienia, wydaje mi się. Powiedzmy, puśćcie sobie skoczka z najwyższej belki. Lądowanie w tej grze. Patrzcie. Puszczę sobie skoczka z najwyższej belki. Puszczę go z maksymalnym wiatrem. Skoczę, nie wiem, z 200 metrów przypuszczam.
Jeszcze tutaj się spóźniłem, próg. O, patrzcie, wyląduje sobie telemarkiem. Ale żaden problem, 148,5 metra, dobra, to jeszcze znośne. Jeszcze jakoś niska parabola, dobra, dobra, powiedzmy. Ja spróbuję trafić rzeczywiście na tym progu. I patrzcie, stoję na progu, ląduje sobie telemarkiem na 166 metrze. Czemu nie? Wszystko fajnie, nie? To trochę nierealistyczne. Można powiedzieć, że to nie jest bug. No, powiedzmy, super proste lądowanie. Niech i tam będzie. Niech się nie męczą. Niech nie narzekają, że tak jak w Deluxie, że latało się nie wiadomo gdzie i ciężko byłoby lądować, jak na Badmintendorf. No, patrzcie. No, kolosalny tam rezultat, 163 metry. Właściwie to powinna być kraksa, jak nie wiem co. W realnych skokach stoję na progu. A mimo to nie ma problemu, żeby wylądować na totalnym wypłaszczeniu telemachiem. A, bo patrzcie na to! O! Tu już powinien być u... Dobra. Tu się da ustać. Ten ludzki jump, czegoś takiego by się nie dało ustać. Wystarczy, że ja nacisnę lądowanie telemarkiem i on to wyląduje, nieważne na jakiej pozycji jestem. Ty też, jak na przykład takie spadanie z wysokości. Cokolwiek bym nie zrobił, jak nacisnę lądowanie, to mam wrażenie, że nigdy nie opadnę. To jest dziwne w tej grze. I to jest moim zdaniem też do poprawy. No popatrzcie, lecę sobie wysoko, nagle, coś takiego robi, nie? Wyląduje. Proszę bardzo. Z takiej pozycji on jest w stanie normalnie wylądować wszystko. Coś takiego być nie powinno, moim zdaniem. To powinna być ta animacja inaczej zrobiona. O, albo patrzcie, tak ose lecę. Do tyłu. I patrzcie, nagle naciskam lądowanie i on się prostuje. No, coś takiego nie powinno być. To powinno być, w Deluxie coś takiego by nie przeszło. W czwórce. O, czekajcie. Jeszcze bardziej go wychylę. I zaczyna lądować. No i od razu super. Wszystko nagle, elastyczny skoczek. Ląduje sobie jeszcze noty, dostał po 19 punktów za styl. Czemu nie? Jeszcze bardziej go może wychylę. Jeszcze lepiej. Slidebug. No i czemu Deluxe Jam 4? No to już jest szczyt. To już prawie jak slidebar był przy lądowaniu. To w trochę innej wersji, bo to efekt lądowania. O, patrzcie, leci, 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 leci. O, prostuje się. Cud. I na te po 19 punktów. No, także z tym można nieźle sobie zmanipulować. Można cokolwiek ustać, jak naciśnięcie tylko przycisk lądowania, jak wam się wyprostuje skoczek. Nie ma problemu. To jest zabawne. Fajne to jest, może śmieszne, ale no tak to nie powinno wyglądać, chyba się zgodzicie. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi dotyczące tej gry. Fajnie to wszystko wygląda. Fajnie się zapowiada. Przypuszczam, że będę musiał zagrać chyba w 0.5.0, bo tutaj widzę jeszcze chyba, widzę, że tam w tych po tych devlogach Jonka, że tam dużo rzeczy zostało poprawionych. Dzięki za oglądanie. Myślę, że na razie to tyle. Trzymajcie się do następnego. Hej!